Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, niedziela, zajmijmy się czymś bardzo przyjemnym. Koniec WOTA. I to nie jest bardzo przyjemne, ale w ogóle cała afera związana z wpisem na WOT Express jest godna materiału chyba. Także ilość zapytań na streamie, co o tym myślę, że już jest koniec WOTA, bo ktoś tam coś napisał na WOT Expressie. Właściwie nawet nie wiadomo tam, o co chodzi, ale jest afera, jest drama, więc to się klika. No to kurka, klikajcie, jak chcecie, to macie, kurde, chcecie poklikać, klikajcie. Pieniążki lecą w tym momencie do mojego portfela, zieloniutkie dolary, już to widzę. Nie za dużo, ale coś tam skapnie, ziarnka do ziarnka i będzie makowiec, spokojnie. Moi drodzy, to będzie materiał przegadany. W tle sobie zobaczycie tą grę nową o czołgach, czyli to, co niby według wielu proroctw miałoby zastąpić World of Tanks. No i cóż, w materiale będzie moje zdanie, co ja tym sądzę i tak dalej. Mam nadzieję, że fajnie wam się będzie słuchało. O co jest w ogóle Ambaras, bo może ktoś z was nie wie, jest taka strona jak WOT Express. I WOT Express przyzwyczaił nas do tego, że pojawiają się tam materiały, które jakby mają z pierwszej ręki. Czyli trzeba przyznać, że jeżeli jakiś jest, otwieramy cudzysłów, przeciek, zamykamy cudzysłów, dotyczący WOTA, to rzeczywiście on się sprawdza. Zazwyczaj rzecz dotyczy nowych jakichś czołgów, no... W sumie to głównie tego dotyczy, jakieś czołgi, jakieś nerfy, jakieś buffy, coś takiego. Ja już się wielokrotnie na ten temat wypowiadałem, moim zdaniem WOT Express to jest taka trochę tuba propagandowa Wargamingu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeżeli oni mają informacje, jeżeli ja widzę na tym naszym klakierskim wewnętrznym Discordzie, że coś tam ma być w WOCie i my mamy embargo, że możemy to... pokazać wam na przykład za 3 dni, a wchodzę sobie na WOT Express i to już tam leży, no to tak naprawdę wiadomo, że to musi jakoś wychodzić od Wargamingu, ponieważ nawet filmy pojawiają się wtedy na YouTubie i nikt tego kanału nie blokuje, a Wargaming mógłby po prostu tak taki kanał zablokować, na którym pojawiają się materiały, tak zwane przecieki z ich gry. Czyli często informacje, które im tam rozwalają niby jakąś koncepcję. Ha, moi drodzy, no cóż, skoro tak się nie dzieje i skoro trwa to już tyle lat, to oni doskonale wiedzą, kto ludziom z WOT Expressu udziela tych informacji, moim zdaniem. A skoro kanał nie jest blokowany, to jest im to trochę na rękę. No więc... Cały ambaras na tym polega, że... Uwaga, uwaga, taki wpis się pojawił. Tutaj cytuję za rykoszetem, bo chłopaki też to wkleili. World of Tanks zostanie zamknięte w 2025 roku, czyli już w przyszłym roku. To nie żart, ale najbliższa przyszłość, ci, którzy uważnie przeczytali podteksty, sami już to zrozumieli, tutaj nawet daleko... Nie trzeba iść, WOT już przygotowuje się do przejścia na etap wsparcia, a potem będzie tylko konserwacja. Tak o tym też pisaliśmy wcześniej, więc wyrzucanie pieniędzy na grę, która już za półtora roku, oczywiście teraz wszystkiemu zaprzeczą. Możemy przeczytać, to ogólnie to jest tak dosyć zagmatwanie tutaj napisane, no niby tytuł jest, że WOT zostaje zamknięte, później jest napisane w sumie to, co zaprzecza temu tytułowi, ponieważ jest napisane, że WOT przechodzi na system wsparcia, czyli jakoby nie będzie rozwijany. Moi drodzy, wszyscy oczywiście tym się pożywili, w tym i ja żywię się w momencie, w tym momencie ja się też żywię. Moi drodzy, no, ach, troszkę już na tym świecie żyję i różne rzeczy już miały być. Po Franciszku ma być kobieta papież, Świadkowie Jehowy Armagedon zapowiadają, to już wielokrotnie zapowiadają, jakieś jestem ciekawy w sumie, może
słucha jakiś Świadek Jehowy, jak tam to, jak to się dzieje, że już ma być, mija ta data i właśnie nie ma tego Armagedonu i co dalej? Czy data jest przesuwana, czy ten tam główny herszt, czyli niewolnik, z tego co tam na YouTubie oglądam nieraz takie materiały, niewolnik się kontaktuje z Bogiem i tam mówi, że będzie na przykład 2020. No i mija ta data, kurka, i nie ma. I wtedy dzong taki, no bo co? Co zrobić? Jakoś trzeba wytłumaczyć. Jestem ciekawy, jak to jest tłumaczone. To jest ciekawe. Ale, dobra, o wocie ma być. Przede wszystkim z informacji kompletnie nic nie wynika. Nawet nie jest napisane, jakiego serwera dotyczy ten wpis. Bo jeżeli założymy, że jest on prawdziwy i WOT, cytuję, ma przejść na etap wsparcia, będzie tylko konserwacja, czyli nie będą dodawać nowej treści, a będą dbać, żeby działało to, co już działa, no to wypadałoby powiedzieć, który, no bo może to być serwer jakiś chiński na przykład, albo coś takiego. Z drugiej strony, jakby ktoś pomyślał, że to może być serwer europejski, no to wystarczy wejść do WOTA o godzinie 21 na przykład, czy tam 20, zobaczyć, że na serwerach jest grubo ponad 100 tysięcy graczy i chyba szaleniec mógłby zamknąć, co? Grę, która ma 100 tysięcy graczy, a przecież na ruskich serwerach tam jest pewnie z 300 tysięcy albo i więcej. No, przestać to, znaczy przestać monetyzować, nie, bo ten system tutaj nie mówi o żadnym, nadal będzie można kupować niby wszystko, ale przestać dodawać nowe rzeczy i w ogóle zadeklarować to, to by oznaczało, że gracze, bardzo duża ich część, przestaną wydawać pieniądze w WOT-ie, po prostu. To by było zarżnięcie kury znoszącej, jak mniemam, chyba jeszcze złote jajca, chociaż może już srebrne na przykład, bo ludzie aż tak pieniędzy nie wydają. Trzeba by było dorwać się do danych, w jakiej ilości pojawiają się na serwerach nowe czołgi premium, bo wtedy mamy dokładny obraz tego, ile pieniędzy ludzie wydają. Oczywiście jeszcze inne rzeczy ludzie kupują, złoto, konto premium i tak dalej, ale po tych czołgach zawsze można było się zorientować. Otóż ja myślę, chociaż nie posiadam żadnych informacji ze strony Wargamingu na ten temat, to od razu zaznaczam, że to, co tu będę mówił, to są moje domysły po prostu. Ja myślę, że jeżeli to jest prawda, to właśnie dotyczy jakiegoś innego serwera. Natomiast teorię, którą przedstawiają niektórzy po przeczytaniu tej informacji, że WOT chce uciąć, znaczy WOT, Wargaming chce uciąć WOTA, żeby przerzucić wszystkie siły na ten projekt Cold War, no jest trochę, no to byłby totalny strzał w stopę, ponieważ to, co teraz oglądacie na podkładce, nie zastąpi WOTA, po prostu, no. Nie, żaden deweloper, który ma chociaż trochę głowę na karku, nie pomyśli, że jeżeli zamknie taką grę jak World of Tanks, to wszyscy ludzie przejdą, albo duża ich część przejdzie do takiego projektu, jaki jest Cold War. No, sorry, ale nie, ponieważ to jest zupełnie inna gra i zupełnie inaczej się w to gra. Powiedziałbym, że to jest taki Call of Duty w porównaniu do Army. Chociaż może inaczej powinienem powiedzieć, bo to jest złe porównanie. Armą można by było War Thundera nagrać. No więc jeżeli Call of Duty takie troszeczkę to jest WOT, no to powiedzmy, że ten nowy Cold War to jest Doom. Albo na przykład Unreal Tournament. Coś takiego. No niestety, czy goście, którzy grają namiętnie w Call of Duty przejdą na Dooma, bo Call of Duty im wyłączą? No nie bardzo, prawda? Także myślę, że przed WOT-em jeszcze są długie lata, tym bardziej, że pokazali sporo nowości, które no, w jakiejś tam perspektywie wieloletniej pewnie będą wprowadzane. Biorąc pod uwagę to, ile nowości też jest w tym Cold War,
oraz w wersji konsolowej, no to myślę, że warto to zaimplementować do normalnego WoTa. Od dawna czekamy na zjawiska pogodowe, które mogą totalnie odmienić mapy. Od dawna czekamy również na jakieś ruchy w załodze, rebalansy generalne takie pojazdów, zmiany na mapach, które przecież już nawet na filmiku pokazali, czyli te na przykład przypływy, odpływy, które totalnie mogą zmienić podejście na niektórych mapach. Dużo rzeczy, na przykład w tym Cold War są elementy ruchome na czołgu, które bardzo wyglądają na razie jeszcze sztywno i takie trochę drewno to jest, ale widać, że to wygląda dużo lepiej niż to, co nam już kilka lat temu zaprezentowali w WoCie. Takie trzęsące się zbiorniki na IS-3. Może ktoś z Was pamięta ten filmik promocyjny, kiedy miały się rozwalać budynki, bo to też była nowość przecież do licha, i równocześnie zaprezentowano zbiorniki, które na przykład można było odstrzelić, prawda? Pewne ruchome części czołgu, które pod wpływem uderzenia pocisku by się odrywały. No tutaj chyba się nie odrywają, ale są ruchome. Anteny zachowują się zupełnie inaczej. Widać, że tu już troszeczkę inaczej pomyśleli. No cóż, znaczy przykro mi, że was pewnie rozczarowuję tym filmem, bo myśleliście, że tutaj będę wieszczył śmierć WoTa, bo jak wiecie, to WoT już umiera od przynajmniej 10 lat. Gra umiera. Z drugiej strony, troszeczkę się dziwię niektórym wpisom tutaj, jak czytam, gdzie wy w sumie, część z was, czerpie jakieś takie bardzo dziwną satysfakcję z tej informacji, że na przykład WoTa miałoby nie być i mieli zamknąć. Taka satysfakcja, że kurka, nareszcie, no. Jest to takie trochę dziwne dla mnie, no bo jeżeli ja nie lubię jakiejś gry albo w jakąś grę nie gram, no nie wiem, co tutaj można przytoczyć. Minecraft, tak? Minecraft. Nie lubię, nie gram, tak? No ale jeżeli gruchnie wiadomość, że zamykane są wszystkie serwery Minecrafta, to nie rozumiem, z jakiego powodu miałbym się cieszyć z tego. Po prostu, no nie ma żadnego powodu, z którego miałbym się cieszyć, że zamkną te serwery Minecrafta, skoro ja w to nie gram i właściwie mi to wisi i powiewa i dynda wszędzie, czy będą te serwery, czy nie. Jest mi to zupełnie obojętne, prawda? Także dziwne podejście, takie troszeczkę modlitwa Polaka. Ja nie gram, ale chciałbym, żebyś ty też nie mógł grać, mimo tego, że gra ci się podoba. Ja uważam, że jest zła, ty też powinieneś uważać, że jest zła. Kurczę. Zastanówmy się nad WoTem. No cóż, zapowiedziane zostały zmiany na ten rok, 24. Jak wiecie, dwie linie są zapowiedziane, czyli niszczyciele polskie i jeszcze tam, co to było? A, czechosłowackie, tak? Pojazdy z zupełnie nową mechaniką strzelania. Zresztą te polskie też z przedziwną nową mechaniką strzelania. No i cóż, sobie wyobrażacie, że na tym to już będzie koniec? Myślę, że jeżeli firma chciałaby się zwijać, to zamiast zacząć od typowego zwijania, czyli zaprzestania wsparcia takiego rozwojowego, no po prostu zaczęłaby zwalniać pracowników. No bo wtedy mamy mniejsze przychody, gdy gra mniej graczy. Skoro gra mniej graczy, to potrzebujemy mniej ludzi do obsługi tych graczy, prawda? No więc naturalną i pierwszą rzeczą, na jaką można się zdecydować w przypadku ograniczania, powiedzmy, opieki nad grą, to jest ograniczanie kosztów, a pracownicy generują właśnie te koszty, czyli zwolnienie na przykład 20 czy 30 nawet procent pracowników. Jeżeli to by się stało w WoCie, to rzeczywiście można by było pomyśleć, że coś się dzieje, ale to też nie świadczyłoby o tym, że zamykają grę albo nie będą jej rozwijali. Bo wydaje mi się, że bardzo duża ilość pracowników w Wargamingu pracuje w tym tak zwanym, nie wiem, supporcie, nie wiem jak to nazwać. Mimo tego już pewnie i tak to częściowo
będzie albo już jest zautomatyzowane. Tylko że jakiś czas temu chyba było tak, że pracownik wklejał nam, no bo nie myślcie, że do każdej sprawy podchodzą indywidualnie czy coś. Tam widać, że to są jakieś wklejane teksty, z góry przygotowane na pewne ewentualności. No i co? No może to jakaś sztuczna inteligencja jakaś będzie obsługiwała, tak? I wtedy ci pracownicy, którzy to robili, będą niepotrzebni, zostaną zwolnieni. Nie mam pojęcia, ale no wieszczenie od razu po jednym jakimś tytule, że WOT przechodzi na etap wsparcia i będzie tylko konserwacja, czyli no nic się nie będzie w grze nowego działo. Wydaje mi się, że to jest... Byłoby to równoznaczne z ograniczeniem przychodów firmy, no ja nie wiem, czy 30% tego, co teraz zarabiają, wtedy by zarobili. No bo jakby się ludzie dowiedzieli, okej, no gra jest fajna, ale jednak grając w nią, nawet jeżeli komuś bardzo się podoba gra w tej postaci, w jakiej teraz się znajduje, to jednak zawsze z tyłu głowy jest taka myśl, że no ciekawe, co oni jeszcze zrobią, nie? Ciekawe, co oni wrzucą, jakie pojazdy nowe jeszcze wrzucą, jakie drzewka, jakie mapy nowe zrobią. Odnowią te stare mapy i wrzucą, czy też nie? Czy jakieś nowe się pojawią? Jakie mechaniki nowe związane z fizyką na przykład? No kurczę, no to też ludzi motywuje do tego, aby grać i aby inwestować. Nie cierpię tego słowa, bo to jest złe słowo, słuchajcie. Nie inwestuje się w konto z grą, tak? Chyba że ktoś pieniądze na tym zarabia, to wtedy tak. Tak jak ja mogę zainwestować, czy każdy streamer, każdy youtuber, wtedy można nazwać, na przykład kupuję wszystkie czołgi premium od razu, które się pojawiają, tak? Można powiedzieć, że to jest inwestycja, bo dzięki temu mam ten park maszyn duży i mogę widzom swoim zaprezentować daną maszynę. No, w tym przypadku tak, ale zwykły gracz, no to nie jest inwestycja. Chyba że granie tym czołgiem sprawia mu tak wielką przyjemność, że na przykład no, będzie robił to na tyle często, iż nie będzie wydawał pieniędzy na inne rzeczy, bo to mu będzie wystarczało. Tak też w sumie może być. No, ale nie wiem, czy to wtedy inwestycją można nazwać. Bo tak inwestycja zawsze nam się kojarzy z pieniędzmi, jakimś zarabianiem, oszczędzaniem i tak dalej. Chociaż w tym drugim przypadku to było chyba oszczędzanie pieniędzy wtedy na inne wydatki, na inne sprawy. Także najbardziej mnie dziwi to, szczerze mówiąc nie zaglądałem tam na to nasze klakierskie forum, ale chyba nie ma żadnego komunikatu ani niczego takiego. WOT Express jest taką stroną jednak znaną i dużo osób czerpie właśnie wiadomości stamtąd. Więc najdziwniejsze w sumie jest to, że po tym enigmatycznym, można powiedzieć, wpisie nie ma żadnego wyjaśnienia ze strony WOT Express, no bo oni chyba widzą, że ludzie chcieliby wiedzieć, o co tam komuś chodzi, tak? Więc wystarczyłby jeden wpis i dosłownie trzy zdania, czyli na przykład wiemy z wiarygodnego źródła, że wszystkie serwery World of Tanks przejdą w 2025 roku właśnie na ten system konserwacji. Nie będzie już żadnego rozwoju gry. Tylko że no, to na miejscu, powiedziałbym, włodarzy wargamingu bardzo bym się tutaj wnerwił i naprawdę gość, który by to napisał, no, sporo bym zrobił na ich miejscu, żeby dorwać tego gościa, bo to by oznaczało wielomilionowe straty prawdopodobnie, które bardzo łatwo w sądzie można by było udowodnić, nie? No, gość już by się nie wypłacił do końca życia, podejrzewam. Także z drugiej strony wpis chyba też nie został usunięty, także nie wiem, o co chodzi, czy ktoś sobie 1 kwietnia zrobił, słuchajcie, czy sprawa dotyczy jakiegoś serwera WOTowskiego, gdzie jest bardzo, bardzo mało graczy, już się nie opłaca go. Czy na przykład może to dotyczyć, nie wiem, nawet jakiegoś konsolowego serwera, nie wiem.
albo w Blitz. Nie mam pojęcia, czego dotyczy ta sprawa. Możemy tylko gdybać, możemy sobie, nie wiem, porobić takie materiały, jakiego właśnie teraz słuchacie, czyli materiał pod tytułem Wiem, że nic nie wiem, ale i tak zrobię, bo się będzie klikało, tak. No, nic więcej tutaj nie można powiedzieć. Można zacząć poważną dyskusję, jeżeli pojawi się jakikolwiek oficjalny komunikat ze strony Wargamingu. To rzeczywiście wtedy można by było poważnie zacząć się zastanawiać, o co chodzi, no i tak dalej. To tyle chyba, no bo co ja mam tu więcej gadać? No już i tak się nagadałem i rozwlokłem temat niesamowicie. Także moi drodzy, ja jak na razie jestem dobrej myśli i uważam, że dopóki te paczuchy będą się sprzedawały, a się sprzedają, kurka, no się sprzedają, przecież to widać, ile jest wpisów, ile czołgów od razu w grze, że pojawia się paczka świąteczna do kupienia, tak? I w pierwszym dniu wchodzicie do bitwy i z każdej strony macie po kilka czołgów, które pochodzą z tej paczki świątecznej, tak? No, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to znaczy, że ludzie po prostu te pieniądze wydają. Też te paczki są może drogie dla nas, Polaków, tak? Ale pamiętajmy, że jeszcze ludzie z Europy Zachodniej grają. Nie wiem, Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy, no dużo osób gra. No i dla nich cena tych paczek naprawdę to nie jest jakaś wygórowana, tak? To tak jakby nam obniżyć te ceny na przykład o 50%, no to wyobraźcie sobie, ile osób więcej by kupiło. A ja mówię tylko o paczkach, przecież tu ciągle są jakieś oferty, tak? Są te przepustki bitewne, są, no... Gra jest zmonetyzowana na wielu, wielu płaszczyznach, nie tylko konto premium i czołg premium, tak? Jest jeszcze sporo innych możliwości, żeby pieniądze wydawać. Wargaming o to zadbał. Zresztą w wielu grach tak jest i nie należy się dziwić. Ktoś wymyśla produkt, daje pewną ofertę, znajdują się osoby tym zainteresowane. Ja zawsze powtarzam, możecie wydać 100 zł na, nie wiem, czołg, na piksele w grze, możecie te 100 zł wydać na pizzę do kina, możecie za to iść kilka paczek papierosów możecie kupić, albo wódkę dobrą. No i czym to się tak naprawdę różni? Wszystko sprowadza się do jednego: przyjemności skorzystania tego, z tych papierosów, z tej wódki, z tej gry komputerowej, czy z oglądania tego filmu. To tyle, moi drodzy. Zawsze tak będzie, od tego już się nie ucieknie. Kupujemy za pieniądze przyjemności, po prostu przyjemności. A to, czy jest to czołg z pikselami, czy nie wiem, piard zamknięty w słoiku jakiejś laski z internetu. Masz pieniądze, wydaj na to, na co masz ochotę. Żegnam się z wami, do usłyszenia, życzę miłej niedzieli. Mam nadzieję, że nie rozsierdzi was za bardzo ten filmik, po prostu... Nic nie wiadomo o tym wpisie tak naprawdę. Żegnam się z wami. Hej. Base D is under attack.
is left to roll. Who's the hunter now? Support is what I do best. Yet another glorious comeback. One, you're dead wrong. Welcome back, agents. United we conquer. Our job is to get the job done. Stood no chance against us. Enemy advance halted. Base A is under attack. They're a sitting duck! They had it coming. Planted our flag. Commanders, we won't go down without a fight. Let them know we won't surrender. Out. Our colors paint the map.
Another one.